Witam serdecznie. Ostatnia partia Jana Dudy. Jan Duda gra w turnieju na wyspie Man. Znajduje się w towarzystwie, ma 4,5 z 8. Znajduje się w towarzystwie takich zawodników jak Anton Guajaro, Pragnanandha, amerykański czempion Szakland, wybitny rosyjski czempion Władysław Artiemow, Rauf Mamedow, ten, którego ja postawiłem do kąta w Pardubicach, a on wzrokiem przewrócił naszego Teclava, aż Teclav z krzesła spadł, nogami się nakrył. 4,5 punktu Abdusatorov Nodirbek, Anish Giri, Anton Korobow, Ryszard Raport, Yanki Yu, Alizera Firuzia, Aleksej Shirov. Kto tu jeszcze ma? No z tych bardziej znanych. Mistrz Rosji Jan Najer, Nikita Witiugow, mistrz Rosji Kajmer, Levon Aronian. Także widzicie, że tu zawodników jest całe mnóstwo. W doborowym towarzystwie jest Jan Duda. 1 plusik, 4,5 z 8. A tu partia z ostatniej 8 rundy. Grał czarnymi. Jego przeciwnikiem był Iwan Czeparinow. Ranking ma 2656. Ja nie będę sprawdzał, ile lat ma Czeparinow. Myślę, że ma ponad 40 lat. Czeparinow. Wybitny teoretyk szachów. Wybitny znawca wariantu Najdorfa. Wieloletni sekundant, trener mistrza świata Weselina Topałowa. I to jest jego wkład w tę partię. Wybitny znawca wariantu Najdorfa w obronie sycylijskiej. Czeparinow białymi, Jan Duda czarnymi. Iwan Czeparinow, 2,658. I tu wybór debiutu, kiedy Jan Krzysztof Duda da gra na taki 100%, na 90% remis, to wybiera obronę rosyjską. Tu zagrał na 70% remis czarnymi, zostawił sobie możliwość gry na wygraną trochę większą. No bo młodzi nie wiedzą, kim jest Czeparinow. On jest reprezentantem Bułgarii. Przez jakiś czas nie był Bułgarem w jakimś innym kraju, bo Bułgarzy byli wykluczeni, czy zawieszeni jako państwo, jako organizacja. Teraz znowu są, mogą grać. Czeparinow białe. Przepraszam, to byłaby partia rosyjska. Niestety tym razem wybrał sycylijską. Od jakiegoś czasu próbuje grać wariant Najdorfa i bardzo dobrze. Jest to doskonały wariant dla czarnych. Pracował nad nim Radosław Wojtaszek swego czasu. D6, od D6 i A6 to jest wariant Najdorfa. Tu. Skoczek ciągnie pionka do obrony. Pionka E4. Znaczy skoczek ciągnie skoczka i po A6. Tu jest ustawienie wariantu Najdorfa. Tu podobno można biały ma 17 kontynuacji. Podobno. Dlatego niektórzy leniwi nie chcą grać. I wybrał Czeparinow. Czuł, że co będzie. Czeparinow to jest wybitny szachista. Z Topałowem pracował. Topałow, genialny szachista. Jak grał mecz z Kremnikiem, zjednoczeniowy, tak zwany, nie wiadomo co to. Dlaczego FIDE miałoby się z WC szachami? Sama nazwa wskazuje, przedstawiciel WC szachów Kramnik w czasie każdej partii ponad 50 razy biegał do WC. WC. Goniec E3. Elastyczne posunięcie, nie wiadomo co będzie. E5. No E5 mocno ogranicza przejście do wariantu Izaaka Bolesławskiego, ale no tak grywał Fischer, tylko Fischer był zawodnikiem uniwersalnym. A tu pozycja jest mniej dynamiczna przy pionku na E5. Trudniej czarnym dojść do D5. Fischer grywał goniec E7.
ale to tylko zmiana kolejności posunięć. F3. I obrócę szachownicę. I proszę bardzo, kombinujemy jak Jan Duda. Co zagrał Jan Duda? No choćby przyszło 1000 atletów, takie proste chłopiska jak my, nie domyślam się, że można zagrać H5. No normalnie gra się goniec E7 i to się konto trakuje. Nie boimy się ruchu G4. Ruch H5 wymierzony jest przeciwko ruchowi G4. Trudno to zrozumieć. Ogrywała tak Judyta Polgar w młodości, ale w analogicznym wariancie Paulsena ona zagrywała. No Hetman D2. To jest osłabienie pozycji. Nie wiadomo, po co ten pion poszedł. Ja nie rozumiem. Oczywiście komputery nie pokazują, że biały ma źle. A czarny bardzo dobrze, a nie odwrotnie. Bo to jest za mało. Hetman D2, normalny ruch, przygotowujemy długą roszadę. Skoczek BD7. No tutaj widać, że w pewnym sensie atak białych jest powstrzymany. Kombinujemy jak Iwan Czeparinow, no jak mówię, wybitny teoretyk. Czas start. Chwilę myślimy. Posłucham, czy ktoś do mnie... Nikt do mnie, nie tego, a może w słuchawkach? O, no od razu inteligentnie wyglądam. A tak, jeszcze lepiej. Bo trudno. Będę nie będę poprawiał swojego wyglądu. Makijażu też nie. Nos mnie swędzi, będę się kłócił z kimś. No dobra. Skoczek D5. Jest to wzór komputerowy. Atak biały się kończy, ale... Znika słabość punktów D5 i D6. Znika słabość. Goniec zbił. O wygranie białopolowego gońca. Przyznam się, że ja nie bardzo rozumiem, jak tam można oddać gońca, bym skoczkiem bił. Jeżeli miałbym bić, to bym zagrał tak. Tak. I tak, tak poleca teoria z równą grą. To rzeczywiście jest... Goniec stoi dobrze, bo białe mają przewagę 4 pionków na hetmańskim. Białe mają przewagę 4 przeciwko 3 na królewskim. Pozycja jest dobra. Nie rozumiem. Chyba nasz zawodnik zapomniał analizy wariantu. Jego trener Kamil Mitoń, którego pozdrawiam, wybitny polski arcymistrz o wielkiej wiedzy. Mówił, że Kamil zapomina, ma problemy z pamiętaniem wariantów, prawie tak jak Wala Gunina. No bicie gońcem zostają dziury na białych polach. Zostają dziury na białych polach. G6. Szczerze mówiąc, no jest to dla odmiany osłabienie czarnych pól. Nie jest to ruch rozwojowy. No ale to nie bardzo można zrozumieć. Pion, zobaczymy, że tu będą związania na czarnych polach za chwilę. Można grać goniec E2. Białe mają minimalną przewagę. Atak czarnych na tym szydle nie istnieje. Tu czarne robią ruch. Jakby to powiedziała mistrzyni,
lewą rączką, prawą, no jak spojrzymy o stronę czarnych, prawą rączką na piona napadły, a są w głębokim debiucie. Czarne są już w grze środkowej. To oczywiście można spróbować C4 zagrać, ale to jest ryzykowne. Komputery, tak jak oni tu grają, kto lepiej pamięta, co mu pokazał komputer. No i teraz komputery każą brać tego piona, nie wiadomo po co. I nie wiadomo, którym lepiej. No, skoczek na B6 stoi fatalnie, więc Jan Duda dobrym wziął. Napad na gońca, tu nagle goniec zrobił podwiązkę. Teraz widzimy, że brak piona na G7 powoduje, że skoczek ma problemy, a grozi o takę. Grozi bicie skoczka, po czym bicie hetmana i bicie drugiego skoczka. Czarny ma problemy. No jedyny ruch goniec E7, to wszystko grają z pamięci chłopaki. Niedługo zaczną grać samodzielnie, wtedy zaczną się schody. Samodzielna gra jest trudna. Biały ma rekompensatę za piona. Tu można było postawić gońca na C4, próbować tego zgonić. Hetman C7. Jak widzicie, grają tasiemca. Wieża H1, naturalny ruch. Czarny stoi sztucznie. Boi się zrobić długą roszadę, boi się zrobić krótką roszadę. Skoczki są słabo skoordynowane, przeciążone są. Są olbrzymie problemy. I teraz czarne robią długą roszadę. Długa roszada nie jest dobra. No, należało coś z tymi skoczkami rozwiązać. Po długiej roszadzie przepraszam, biały zdobywa naturalną przewagę. Kombinujemy jak Czeparino w czas start. To już gra jest praktycznie samodzielna, teoria się skończyła. Czarnym, a Czeparinow lepiej umie. Czeparinow chociaż starszy, ale on naprzemiennie bierze bilobiletycyna. Nie wiadomo, co pani psycholożka, profesor przygotowała, jakie środki. Może według Junga, a może mu przygotowała trening autogenny Schulza czy Jakobsona. Zobaczymy, tego się nie dowiemy. Ale dwa medale od pana prezydenta Dudy dostała. C4. I gdzie ma iść skoczek? Skoczek powinien iść na F4 niespodziewanie. Po skoczek B6 są problemy. Tutaj napada na pionka, ale tu obecność króla z hetmanem na linii C i wejście wieżą powoduje, że to nie jest dobrze. A i teraz, proszę państwa, kluczowy ruch partii. Fantastyczny, ale też komputerowy. Też komputerowy Czeparinow, ponieważ Jan Duda to grał, przygotował. No zobaczmy, co komputer, strzelamy, co komputer powiedział Czeparinowi. Hop, strzelamy. Kawę, piję mleko, piję maślankę, będę żył. Samo zdrowie, jak to mówią. No wszyscy, no przepraszam. Muszę wziąć jedną.
umrę niedługo w kaszle. Uderzenie, nastąpiło uderzenie w najmocniejszy punkt. Bardzo twórcza gra. I tu nasz zawodnik się wysypał. Grano, tak? Tu zrobił nowinka. Powinien tego piana zbić. Przepraszam. Powinien tego piana zbić. Jak grano wcześniej w jednej partii. Była taka partia Leko-Areszczenko. No, biały mi grał Leko. Areszczenko też niezły zawodnik. Tam było bicie. Skoczek C5. Hetman C5. Wieża C1. I to jest jedyny ruch, skoczek C4. Wieża C4. Widzicie? Hetman C4. Goniec C4. Wieża D2. Goniec D2. Z przewagą białych. Nasz internacjonał Jan Duda zagrał skoczkiem z B na D7. Jak policzymy, ile ten skoczek wykonał posunięć i po co, to okaże się, to była straszna. Tu są słabości. Wieża nie gra. Wydaje mi się, że czarne grają bez planu, a tu powinny wykonać plan obronny. Powinny spróbować znaleźć coś. I proszę bardzo, kombinujemy jak Czeparinow. Czas start. Natomiast także pani psycholożka, profesor, nie rozwiązała problemu gry przeciwko Czeparinowowi. Ale nie można mieć do niej pretensji, bo to poza jej zasięgiem możliwości kwalifikacji. I tak musiała dokonać jakichś cudów, skoro dostała aż 2 medale od prezydenta, pana Andrzeja Dudy. Za tę pomoc, to w ogóle człowiek, ja się domyślam, nie domyślam się, w ogóle nie jestem w stanie się domyśleć, jakie to problemy psychologiczne musiał mieć nasz Jan Duda, skoro praca pani profesor psycholożki była warta aż 2 medale. Goniec G6, no i to nie był dobry ruch. Czeparinow trochę popuścił. Należało zbić na D6. I to rozwalało. Zbić na D6. I po hetman D6 od razu pchnąć F4. Piona nie można bić, bo tutaj te dwa pola odbiera goniec, wieża wchodzi na linię C. Trzeba uciekać. Czy wiatr pogoni. Po fe. No trzeba wymienić hetmany, bo pod wszystko inne jest jeszcze gorsze. I partia się trzyma. Po goniec G6, czyli po ruchu w tekście, nie można bić na G6. Bo są dwie dobre kontynuacje. CD6 na dwóch. I partia czarnych kwalifikuje się do poddania. Nasz internacjonał zagrał atakę. Wymienia piony. On stwierdził, że tej partii już nie wygra. Mimo że uznał Czeparinowa za słabego, no bo jak się ma 2500, 2658, to się z takim trzeba wygrać. Chociaż Jan Duda gra z takimi po 2620, 2650.
za dużo punktów nie ma. I policzmy piony. W pionach jest porówno. Białe mają parę gońców, ale pozycja, ustawienie w zasadzie czarnych pionków jest skompromitowane. Grup pionkowych mają trzy. Trudno tych bronić. Goniec, proszę bardzo, na tych białych polach. Hula. To wszystko są białe pola. To wszystko są białe pola. Król ucieka z białego pola. Hetman wchodzi na białopolową część szachownicy i wieża H7. No niezrozumiałe posunięcie. Nie można było grać wieżą na F8, bo wisiał pion. Ale wieża na H7 jest kiepsko broniona i będzie motywem taktycznym. Widać, że czarne jednak dostrzegły widmo porażki. Ręce im się trzęsą. Nogi są mięciutkie i bronią się ze wszelkich sił, żeby natychmiastowo nie przegrać. Doskonały ruch. Łapie białe pola. My teraz trzeba było się jakoś ratować. I choćby przyszło 1000 atletów, to ja bym tego ruchu H4 nie znalazł. Młodzi naukowcy twierdzili, że to biały zagra H4, dlatego czarny zagrał. Ja bym takiego ruchu nie zrobił. Nie rozumiem tego ruchu. No, on uciekł z białego pola, ale na H4 też jest słaby. I kombinujemy jak Iwan Czeparinow. Iwan Czeparinow to pięknie zakombinował. Także kochani, mam dla Was propozycję, jak spotkacie panią profesor, psycholożkę, spytajcie ją, czy ona akceptowała wybór wariantu Najdorfa przeciwko Czeparinowowi. Ja uważam, że to był błąd. Chyba, że się nie posłuchali, że pani profesor mówiła, nie grajcie tego. F4. F4, F4. Wymieniamy jednego piona, ale para gońców będzie szaleć. Para gońców będzie szaleć. Ten goniec ograniczony jest przez wszystkie pionki swoje. Teraz nie wiadomo, co grać. Była koncepcja, żeby zagrać E4. I teraz po hetman C2, tam wieża wisi pod hetmanem rentgenem. Pozycja czarnych jest przegrana. Skoczek H5, dziwny ruch. Jak mawiał doktor Tarasz, skoczek na bandę to jest szandę. Po niemiecku szandę to jest jakaś wstyd czy hańba, coś takiego. Bardzo takie negatywne określenie. Teraz wygrywało goniec D7. Można sobie sprawdzić, że goniec D7 wygrywało. Wygrywało hetman C2. Czeparinow zagrał kąśliwy ruch goniec F5, który też wygrywa. Tu czarne powinny natychmiast zbić gońca i zbiły. Nasz błysnął. Skoczek F4 przegrywa. Tam wieża na H7 wisi. Także tu
Jan Duda policzył waryn, bardzo ładnie zagrał, ale został bez jakostki. Tu partia przechodzi na nowe tory. Na nowe tory hetman G4, jedyne posunięcie. Tu stoi na końcu. Stoi na gońcu. Lepiej było gońcem odejść na E7. Lepiej było. Goniec F6 stwarza czarnym kłopoty. Doskonały goniec F5. Trzeci raz staje. Ucieka spod hetmana. I po skoczek B6 byłoby źle. Natomiast przegrywa skoczek F8. I czym mniej bije, to potem jest ruch G3. No dobra. Goniec F5. C4. Ja bym tak nie zagrał, ale tu proszę. Czeparinow robi kolejną kombinację. W ucho. W ucho. I jakby nie patrzeć, materialnie jest dobrze. CB3. AB3. I zżywa jakość. I czarne próbują łapać kontrę. Próbują łapać kontrę na punkt B2. Skoczek chce wejść. Postawić skoczka na D3. No najlepsze jest wieża F1. Napaść na dwie figury. Bardzo dobry ruch. Goniec E5. No trzeba było bronić skoczka, bo wisiał skoczek i rentgenem wisiał goniec. I teraz proszę bardzo. Zagrajmy jak Czeparinow. Czeparinow zagrał fantastycznie. Proszę bardzo. Mi się wydaje, że w obozie Jana Dudy brakuje trenera od cech motorycznych, trenera od nowy, a przynajmniej masażysty brakuje. Powinien mieć masażystę, który by go regenerował po ciężkiej partii. I przydałaby się też pomoc dietetyka, bo to nie jest tak, że to tak można jeść byle co. Trzeba mieć odpowiednią dietę w czasie turnieju, przed turniejem, no i w czasie partii. W czasie partii jednemu kawa pomoże, drugiemu zaszkodzi. A bez dietetyka, bez masażysty, bez trenera cech motorycznych, to jest ciężko grać. G3 rozbija tę strukturę. HG. I teraz jest problem, co grać. Ale że najlepsze było goniec F5 obiektywnie. I nie bardzo widać, no hetman F7 wygląda źle. Hetman E4 też jest niezłe, ale jak się zlikwidują te pionki, to nie będzie czym wygrywać. Póki co wisi tu. I teraz jest moment kombinacyjny. I nas zawodnik znajduje piękne skoczek C5. Jedyny ruch, który natychmiastowo nie przegrywa. I to jest słabsze. To jest słabsze. Po wieży F8. Król A7. Hetman D5. Pozycja białych się sypie. Sypie się z trzaskiem. Sypie się z trzaskiem, bo ten skoczek jest za daleko. Hetman D5 jest słabszą kontynuacją. Jan Duda natychmiast gra skoczek D7. Doskonale policzył.
To trzeba zrobić podwiązkę, bo jeszcze może być źle, jak się nie zrobi podwiązki, że trzeba odbić figurę. I kluczowy moment. Król C8 było dobre. Ale bardzo trudne do znalezienia król C8 tu. Końcówka hetmańska oczywiście jest dla białych wygrana. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli hetman będzie kontrolował pole A5, to biały król schowa się na A2, nie będzie szachów, a pion będzie szedł. Czarny nie jest w stanie zorganizować kąt gry. Jeżeli czarny król pójdzie walczyć z pionem G, to zginą te oba. Skoczek B6. Znowu wygrywało wieża C7, skoczek D5, wieża C5. Jedna figura ginie. Ta pozycja powinna być wygrana, chociaż goniec z królem mogą zrobić twierdzę. Wydaje się, że biały powinien przełamać, ale nie jest tak powiedziane. Trudno królem podejść do pionka B7. Trudno białym królem podejść do pionka B7, chyba że przez C8. W partii nastąpiło hetman F3. Hetman wisi, tu nie ucieka, nie można bić na C3. Czarny znalazł ruch hetman C6. Bardzo ładny ruch Jan Duda znalazł. Tak widzimy, nasz zawodnik w obronie, kiedy są takie ostre, kombinacyjne gry. Liczymy na 2-3 ruchy, żeby nie przegrać. Bardzo sobie dobrze radzi, no ale planu gry w tej partii nie zastosował. Chociaż jakby powiedział, trawestując powiedzenie patrona polskich szachów, pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który powiedział, tajemnica państwa polskiego polega na tym, że nie ma żadnych tajemnic. Plan Jana Dudy polega na tym, że nie ma żadnego planu. Proszę. I teraz trzeba wygrać figurę za piona. Trzeba wygrać figurę za piona. Czarny chcą zablokować G5 i czarne zablokowały. Goniec C7 póki co dobrze. Wieża G7, chcemy pociągnąć piona i wziąć za niego skoczka. I gdyby teraz czarne zagrały goniec E5 jeszcze raz i po wieża E7 goniec C7 i jest dobrze. Na liście to jest końcówka. A obserwacja, analiza partii Jana Dudy pokazuje, że on nad końcówkami małą pracę wykonał, albo ta praca była źle wykonana. Czeparinow, bo to jest jakby twierdza ustawiona, znajduje sposób na przełamanie twierdzy. Idzie królem do piona. No, idzie królem do piona. No i tu nasz się wysypał. To wysypał się, myśląc, 4 minuty i 26 sekund. Chyba już był zmęczony, dlatego mówię o tej kondycji fizycznej. To nie wystarczy stosować radę Maryli, pani Maryli Rodowicz. A mój chłopak piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie, to musi być, to trening cech motorycznych musi być, kondycja jest bardzo ważna. Cała czołówka światowa ma do tego specjalistów. W Polsce był jeden zawodnik, który miał specjalistów od wszystkiego. I proszę bardzo, hop, czas bić i wieża napadła na dwóch.
I teraz powinna być wygrana. A te piony są słabsze, do piona B7 trudniej atakować niż piony na C6. Wieża bije G6 i teraz trzeba pociągnąć króla najpierw na C4. Idzie. I po A5. Wieża G5, król B6. I jeszcze trzeba przełamywać. Po król B6. Król D4, król A5. Trzeba przełamywać. Niestety nastąpiło król D7. I zakombinujmy jak Czeparino w czas start. To też warto pomyśleć o aklimatyzacji. Na taki turniej powinno się pojechać ze 4 dni wcześniej, żeby się zaklimatyzować. Wyspa Man, o ile dobrze się orientuję, tam na północny zachód od Anglii jakoś tak ta wyspa leży. Klimat ostry, morski, ale też bardziej na północ. Bardziej na północ. I Czeparino znalazł, pomyślał. No bo nie myślał, no bo to co to jest, no. Tylko 6 minut i 43 sekundy i to jest klasa. Zawodnik klasowy w krytycznych momentach myśli. Zagrał wieża G4 i nasz zawodnik się poddał. A dlaczego się poddał? No bo wisi goniec, wieża przyjdzie na A4 i weźmie piona. Po jakimś odejściu goniec G7 nie pomaga. Król się wróci na C2. I tutaj te piony zrealizujemy, bo tego jednego piona wymienimy. W niektórych wariantach będziemy mogli oddać wieżę za gońca, zwrócić jakość. Więc tak nie. No jeszcze wchodziło w grę jakieś C5 czy A5. Na C5 wygrywa wieża B4. Wisi pion, trzeba go obronić. I padają oba piony i z pionami, nawet jak król stanie przed królem, wygramy, bo pion B będzie miał tempo w kluczowym momencie. Także z tej samej przyczyny nie pomagało A5. Na A5 też wygrywało wieża B4. No i tu mogę pokazać, co by było, gdyby było tak. O. No i trzeba piona albo pchnąć. Po pchnięciu piona wygrywa B4. I tu jestem po pionem. I gramy dokładnie to samo, tylko jeszcze mamy dwa tempa pionem. Także co by nie mówić, Czeparino wygrał świetną partię. A nasz, tylko patrzcie jak to jest, wybór wariantu okazuje się, że białe pamiętały dalej. To choć tu komputery pokazują, no ruch H5 komputery oceniają dobrze, nie wiadomo dlaczego, ale to jest ruch antypozycyjny. Na dłuższą metę z powodu tego ruchu H5 były problemy. Nie można tak bezkrytycznie, trzeba robić te ruchy, które komputer poleca, ale które nie są antypozycyjne, na przykład goniec E7 czy skoczek BD7. Tu trzeba było wybić skoczkiem, zostawić gońca. Zła decyzja. Będą szwankować białe pola. Kolejne osłabienie
tym razem czarnych pól. Król szedł z linnicę i ryzykowne pionkożerstwo w debiucie. Wyprowadzone dwa skoczki, król w centrum, wieże wroga, goniec stoi. Takiego piona, no, komputer twierdzi, że go można obronić. No ale człowiek jak ma zrobić? Proszę, zaczynają się kłopoty. Wiszą dwa konie. Naturalny koń, kończymy rozwój. Wieże centralnie, białe są zmobilizowane. I czarne robią długą roszadę. No i po C4 zaczynają się kłopoty. To można było skoczkiem na H7 próbować iść, no ale na bandzie go tam nie było. Tu próba wzięcia kolejnego piona i to uderzenie można przeoczyć, a Czeparinow, jak wiemy, miał przygotowane przed partią. Takie są teraz szachy. O, tu powinien być na D6, to wiemy. Trochę popuścił, ale takie ludzkie, odbił piona. I widzimy problem białych pól. I kolejny niezrozumiały. Zamiast konsolidować pozycję, spróbować się rozwiązać, coś zrobić. Pchają piona na czarne pole, na poniewierkę. Skoczek na bandę. Ojojoj. Ale to widać, że Jan Duda dużo czerpał z Pietrosjana, bo Pietrosjan kochał skoczki, w dodatku czarne skoczki. Nawet kiedyś taki kryminał wyszedł pod tytuł, nie pamiętam kto napisał, ale tytuł pamiętam, Czarny koń zabija nocą. I to był koń szachowy. Tu znalazł bardzo ładny ruch, obronił się, ofiara jakości jest sensowna, ale no ofiara, tylko że nic nie ma, a biały konsoliduje pozycję. To jest rzut do ataku, ale to jest osłabienie. I bez jakości. Piony są zdwojone, ale w końcówce hetmańskiej one chronią przed wiecznym szachem. No jest zdrowa jakoś więcej. Doskonały ruch G3. I tu goniec F5 kończyło grę natychmiast. Hetman E4 dało czarnym trochę szans. To jest błędna decyzja naszego internacjonała. O, jeszcze te piony. No bo jak on ma kombinować bez hetmanów? No po strategicznie grać pozycyjnie końcówkę. Końcówka wymaga co najmniej 6 lat wielogodzinnych studiów. Umiejętność gry końcowej. Pozycja jest no, bardzo trudna do utrzymania. Trzeba być wirtuozem, żeby ją utrzymać. A tu plan białych jest prosty. Wziąć jedną figurę. No, przy pogonie z D6 te figury bierze bezboleśnie. Na dwóch napad. No i teraz trzeba... Jak król może iść w tamtą stronę, to ja nie rozumiem. Król powinien stać na B5. Na B5, na B6 próbować wymienić jednego piona. Albo nie puszczać białego króla. I to jest niezrozumiałe. To nawet o tutaj mi... Chessbase znak zapytania stawia. Chessbase mi stawia, no można iść królem na B6, można iść na A5, no ale jak można iść królem w tę stronę, od piona A? Czego on tam szuka? I to ile to myślał nad tym ruchem? 26 sekund, no to nie był ich ruch impulsywny. Teraz już powierza G4 się poddał. No. Zobaczył, że traci pionka A. Zobaczył, że końcówka pionkowa jest przegrana. Smutna partia. Smutna partia. A jak zaczynałem filmy na YouTube nakręcić, mówiłem. To było akurat 6 lat temu, gdyby się wziął za końcówki, to teraz by ten turniej wygrał lewą ręką.
lewą ręką by wygrał. Tylko no, nad końcówkami trzeba usiąść. To jest ciężka praca. To przyjemnie jest pograć w piłkę albo w nocy blicki na minutę, czy na pół, czy nawet na ćwierć. No cóż, ze smutkiem dziękuję za uwagę.